Pierwsza ryba dzisiaj. I to na gumę. I co? I co? Kolejny rzut i kolejna ryba. Siemanko, w kolejną niedzielę. Drzewo już ogarnąłem sobie na ognisko. Bo dzisiaj jest minus 12. Sprawdzałem na pogodzie, miało być tylko minus 6. A nie chce mi się jechać w to samo miejsce, w które jeżdżę od 3 tygodni, czyli tam do tego portu na Gules Fjord. Chcę się wybrać na drugą stronę. Tylko nie wiem, czy tam nie ma lodu. Nie byłem tam już z miesiąc. I nie jestem pewien, czy tylko tak się przejadę i zobaczę, że jest zamarznięte. Ale gdyby się udało, mam ze sobą drzewo. Ognisko sobie rozpalę. Póki będzie się paliło, dam radę wytrzymać. Widzimy się na miejscu. A w drodze na ryby taka mała niespodzianeczka. Matka z młodym. Fiord już zamarznięty, ale na szczęście tam, gdzie jadę, widziałem z drugiej strony, nie ma lodu. Jedziemy dalej. Szybka teleportacja, już na miejscu. Zaczynam się ubierać powoli w te swoje ciepłe ciuchy. Już widać wodę. Minus. Zaraz wam pokażę, żeby nie było, że ściemniam. Minus 10. Dobra. Zmienić olej silnikowy, wiem o tym. Minus 10. Śniegu. Dużo. Widać tylko ślady zwierząt w śniegu. Ale nie mam daleko do wody, także ognisko i się ogrzeje. Wędkę już na surf casting zarzuciłem. Ku mojemu zdziwieniu jest minus 10. Patrzcie. Bez rękawiczek. Dałem radę wszystko zawiązać. Jest naprawdę ciepło. Także naprawdę nawet bez tego ogniska dałbym sobie radę. Wczoraj byłem. No woda w porównaniu. Zobaczcie. Zero wiatru. Oby tak było przez cały czas. W porównaniu do wczoraj to jest przepięknie. Ale i tak zaraz rozpalę sobie ognisko, bo trochę musiałem przejść przez śnieg głęboki, taki do kolan. No i buty już mam trochę mokre, żeby zaraz się nie okazało, że jest zimno w stopy. To już zacznę się brać, wezmę się zaraz, czyli za rozpalanie tego ogniska. GoPro nawet ma swoją rękawiczkę, no bo przy minus 10 to spodziewam się tego, że bateria nie wytrzyma dłużej jak pół godziny. Na plaży tylko jeszcze raz wędkę na surf casting i nawet pospinninguję dzisiaj. Kilka rzutów już wykonałem na blaszkę. Teraz zmieniam na gumę. Ale pogoda jest przepiękna dzisiaj. Jest teraz przypływ, maksymalna woda. Usiedzę tak do 2 godzin to maksymalnie. Więcej nie. Chyba żeby się pogoda załamała, ale z tego co patrzyłem, to ma być tak cały dzień. Aż to będę się ogrzewał nad ogniem. A ja sobie w ten sposób spinninguję. Stoję przy ognisku, obserwuję surfa. O, chyba jest rybka. Jest ryba. Pierwsza ryba dzisiaj. I to na gumę. Fajne. Brylanie było. Chyba czarniaczek. Tak. Ubranie ładne. Zaraz tylko, żebym się nie podpalił zajęty tą rybą. Musiałem rozpalać na nowo, bo przegapiłem i się wypaliło mi wszystko. Dobra, schodzę tam na dół, bo zaraz stracę rybę. Kamerkę tylko wkręcę. Przytrzymać napięty, żebym jej nie stracił, a już ją widzę. Dorszyk. Dorsz na gumę. Zaraz go wam szybko pokażę i do wody, bo zamarznie. Taka ryba. Pierwsza
dzisiaj. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Ładnie wpięty w bródkę i do wody. To rzut po kolejną rybę, tylko GoPro muszę wyłączyć, bo zaraz zamarznie. Dopiero włączę, jak coś weźmie. Zanim odpaliłem GoPro, ryba się spięła na blaszkę teraz. Tutaj mi wzięła. Nie jest łatwo teraz cokolwiek włączyć w tych rękawicach. Ale fajna ryba była. Na blaszkę taką niebieską. Rzucam dalej. Będę się dalej grzał przy ognisku i dalej spinning. I co? I co? Kolejny rzut i kolejna ryba. I też na tą blaszkę. Dopiero co kamerę wyłączyłem. Fajna. Tak jakby ryby teraz podeszły tutaj. O, myślę, że tą już wyholuję. Dociąłem ładnie, żeby się nie spięła. Co tak walczy? O, ładnie. Już ją widzę tutaj. No jeszcze nie widzę, widzę plecionkę na razie. Ale ryby to jeszcze... A nie, jest, widzę już ją. To chyba też dorsz. Tak. Ale ładny. Teraz go zobaczycie, naprawdę ładny. Nie no, ten to jest konkretny. Patrzcie na to. No tak małą blaszkę wziął. Aj, się zaraz ja wetnę w nią. No ten tu piękny. Patrzcie na to. Troszkę w śniegu go oczyszczę i do wody. No ma jakieś 3 kilo. Może trochę mniej, nie wiem. Ale fajny. I to na spinning. Rzucam dalej. Jak takie ryby biorą. No ja już kończę na dzisiaj. 14:15. No już powoli się ciemno robi. Nagrywam telefonem, bo GoPro raczej już nie odzwierciedli tego. Będzie ciemny obraz. Wystarczy. Ognisko co chwilę próbuję rozpalić, bo przygasa. No wędkę przerzuciłem znowu na surf casting. Miałem fajne branie. Ale nic poza tym. Dołożyłem ostatni kawałek, jaki miałem. Ja jeszcze z 10 minut tylko poczekam i się zawijam, bo nie wiem, ile teraz jest na minusie, ale może być z 15, może... Obym się mylił, że jest tyle. Nie odczuwam tego tak za bardzo. Jedynie po stopach, ale to grzeje się teraz przy tym ognisku. Ale no dzisiaj ile? No 3 godziny wytrzymałem. I tak jest dobrze. Do następnego.